I tak na razie najtrudniejszym bossem był Elemer. Elemer zazwyczaj mi problemy jakieś tam sprawia. Dziewiąteczka, to już teraz mogę zrobić na +9 ten sztandar dowódcy. Nie ma konkursu. Czekaj, kurwa. To tędy? Koło tych się kolesi biegnie? Ja nie pamiętam, żeby oni tu byli, ale chuj no. No kurwa, traf dziwkę. Wypierdalaj. Okej. Okej. Żeby mi nie przeszkadzali podczas walki, nie? O to głównie chodzi, dobra. I teraz tak. Po której stronie oni tu wyjdą? Tutaj. No, to tak średnio muszę powiedzieć. Nie trafią mnie tu kulki, nie? Piękne. Ja sobie pouciekam po prostu. Okej, są już we dwójkę. Wysyn. No ten nie czuję tych ataków. No nie, no Paweł, kurwa. Pałeczka, co to za nowy FPS? A taki jakiś tam. No i pan Paweł, proszę państwa, Paweł będzie skakał. No jest kurwa wysoko. Jakbym zapłacił za WoWa, a grałbym tylko w Wotlka, bo nowsze mi nie uciągną, to dalej będę musiał płacać ten abonament, tak. Ale musiałbyś płacić tylko za abonament. Ale no, nie wiem, tak naprawdę jak dla mnie jedyny warty uwagi WoW teraz to jest ten klasik prawdziwy. Bo to jest jedyny WoW, w którym jeszcze nie ma WoW tokena, czyli kurwa pay to win za golda, za prawdziwe pieniądze. Więc w Wotlku już dodali jakiś, nie wiem, rok temu czy coś koło tego. I ten sam dzień, kiedy oni dodali tego tokena, to stwierdziłem okej, czyli tu się kończy moja przygoda z Wotlkiem klasikiem, bo nie chce mi się wchodzić w żadną rywalizację o raid spota z ludźmi, którzy wydają kurwa $1000 miesięcznie tylko po to, żeby golda sobie kupić więcej. Znowu mi myszka wyszła poza ekran, muszę zakręcić, okej. Źle idę przecież teraz, kurwa, jak zakręciłem. Kombat, nie mogę mapy włączyć. Tam są moje dusze, tak, czyli tam muszę iść, tak? Nie mam żadnego zarobku, żeby płacać abonament. No nie dziwię się. Siostrzyczko, gdzie poszłaś? Nie mam, a nie, mam w sumie jej summon, nie? Kurwa, no nie tutaj miałem iść. Nie skacz! W tę stronę jest ten most, to jest ten most. Mam zerowe poczucie w terenie, bez mapy. Szczególnie w miejscach, w których bywam zazwyczaj rzadko. Nie, tak naprawdę jeśli chcesz grać w Wotlka, to graj po swojemu. Nie martw się tym, że nie grasz na oficjalnych serwerach. Ja też wiem, że na niektórych privach też są jakieś dodatkowe płatne rzeczy. Tylko problem jest w tym, że jak grasz na privie, no to nie znasz dnia ani godziny, kiedy taki serwer na przykład padnie, nie? Albo go zamkną. Dobra, moje duszki... Kurwa, coś spulowałem, co tutaj jest za mną? To. No odwróć się, głupia kurwa płotko, wypierdalaj. Teraz się spadnę bez kitu, nie? Podsterowny koń. Wy tu jeszcze jesteście? Naprawdę? Dobra, podejście drugie. Może będzie trochę lepiej. Mam taką kurwa na... Od razu... A nie, myślałem, że od razu włącza kulki. Serio? Tu jeszcze był zasięg? Zmienię ten FOV, bo ten fish eye daje kurwa taką głębię, że to jest niemożliwe do ogarnięcia. Zmieniłem na mogu, nie? Żeby widzieć więcej. Czy ja już jestem na normalnym FOV? Ja już zmieniłem na 80. To i tak. Mam wrażenie, że byłem albo bardzo blisko niebycia w zasięgu tego gówna, albo w ogóle nie byłem, a i tak trafiło. Ale pewnie byłem gdzieś bardzo blisko po prostu tej granicy. Ja pierdolę. Czy na górze jest jakieś wygodniejsze ognisko, żebym ja nie musiał za każdym razem zapierdalać tędy? Tym ogniskiem tutaj nie byłoby szybciej tam dobiec? Kurwa, nie wiem, pójdziemy tędy teraz. Bo tu jest ognisko jeszcze na górze, nie? Znaczy może nie aż tak wysoko, ale może będzie wygodniej. Nie, kurwa, niemożliwe, ja nawet nie byłem w zasięgu, jebanie źle zaprojektowane. Słuchaj, o tym modzie FPP nie mogę powiedzieć, że jest świetnie zaprojektowany, nie? Ja grając to czuję, że no ta gra nie była robiona w taki sposób, żeby grać w pierwszej osobie, nie? Najbardziej to widać po tym, jak mało widzimy, właśnie bijąc się z przeciwnikami. Sama eksploracja, bieganie, skakanie to jest jeszcze ok, jest nawet przyjemne, bym powiedział, ale bicie się z przeciwnikami jest no trochę RNG. Trochę RNG, w taki sposób, że nie widzisz co oni robią często, nie? Gdybym grał po raz pierwszy w Elden Ringa i grałbym właśnie na FPP modzie, to bym zginął jakieś 3 razy więcej co najmniej, bo niektóre movesety bossów jakoś sobie już wyćwiczyłem w głowie. To jest tam to drzewo, tak? I pamiętam te timingi niektóre i czasem mi wyjdą dzięki temu, ale jakbym nie widział animacji, bo często ich nie widzę, ataków, ani nie znał timingów, ani jakoś nie reagował na dźwięki tych ataków, no to bym kurwa tutaj kwiczał, pewnie bym dalej na Margicie siedział. Z tego ogniska na pewno jest szybciej. Tam przy moście łaska jest? Przy którym moście? Tutaj? Po tej stronie co cmentarz? A tutaj, bez kitu. To są takie miejsca, których ja nie odwiedzam nigdy. Albo jak odwiedzam, to zazwyczaj tu nie ginę. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zginąłem na tym bossie. Dobra, no to stąd będzie ewidentnie szybciej. Ewi, kurwa, dętnie. Zawróć i po prawo niżej. Tak, tak, już mam. Chyba że chodzi ci o jeszcze innego. Dobra, dawaj, ostatni atak. No nie, czemu nie wszedł? Klikałem, kurwa, atak! Mam pytanie, kto to jest ten stagger? Taki zjeb, którego kurwa nigdy nie ma wtedy, kiedy go potrzebuję, nie? Najlepiej by był cały czas przy mnie. Mój najlepszy przyjaciel. Stagger. Siemano, cool, dobry wieczór. No właśnie. Ej, ale jak kliknąłem spację, żeby skoczyć i kliknąłem atak, żeby wyjebać i on po prostu podskoczył. I chuja więcej zrobił. A to byłoby już po sprawie. Wypierdalaj. No umrzyj, umrzyj! Czy tam to drugie się płynęło? Czy ty mnie widzisz, kurwo, czy nie? Czy tak będziesz chodzić w kółko? Wypierdalaj. Stresujesz mnie tylko. No, docałem, kurwa. Jeszcze raz. Nie, czemu nie ma stagera? A to jest skopiowanie się, to mogę mu zajebać jeszcze. Zły przycisk. Nie widzę nic, kurwa! No nie, kurwa, kulki. Dobra, idę w tą stronę uciekać tym razem. Już? Ostatni atak. Kurwo. Powtórzę to po raz kolejny w tym ranie. To zajęło stanowczo zbyt dużo czasu. Dobrze. Czyli tak, dalej będzie Fire Giant. Tu jeszcze możemy sobie po jakieś kamienie skoczyć. Ale przed kamieniami ja bym chciał zajebać chyba z tego drzewca? Z którego drzewca w Kaylid leci ten bubel, o którym ja myślę, właśnie na stagger. To jest drzewiec, który jest tutaj. Czyli to jest ten pod Dragon Barrowem, dobra. Pod Dragon Barrowem, czyli to jest ten tutaj. Pójdziemy sobie... pójdziemy stąd. Jebane kulki, nie to drzewo. Co? Co? Drzewny pontiff. No kopiuje się. To mu można przyznać na połowie HP. Halo. Dobra. Światełko. To drzewko będzie miało chyba trochę mniej HP, nie? Tylko z tym drzewkiem jest taki problem, że ono stra. I to śmierdzenie trochę kurwa boli. Więc będzie kiting jak skurwisyn. Mogę się do niego zakraść? Czy ja jestem do niego tyłem teraz? A czy on do mnie tyłem? Myśli tak, to ja sobie po cichu. Ten teges. Wyjebie mu ciężki przytrzymany. No nie, nie ten przycisk. No i właśnie, to jest to śmierdzenie, kurwa. Ja wiem, że można to dodżować w inną stronę i wtedy jest bezpiecznie, ale... Tak, jest jeszcze bezpieczniej. To był grid. Całkowicie niepotrzebne. Czemu ten atak nie wchodzi? Znowu kliknąłem mu atak, a on nie kliknął, nie włączył go, no. Czy mi się boczne przyciski w myszce pierdolą? Mam nadzieję na stagger, ale nie ma, uciekaj. Aha, Run Invalid zrobił kroki w trzeciej osobie, bo jak jestem tabowany na przeglądarkę i jak kliknę środkowy przycisk myszy i przytrzymam, ja jestem w przeglądarce teraz i sobie scrolluję w dół, to mi się włącza w grze, więc no. A to jest w ogóle Marika. Nie koń, nie koń, nie koń, nie koń, miała być światełko, kurwa. Opie. O, ty kurwa! Run Convergence FPP RL1. Pewnie się nie łączą te mody nawet wszystkie. Znaczy wszystkie dwa. I tak, i no hit, fatrole i tak dalej. Poczekaj, gdzie są moje ustawienia? Nie no, RTX jest wyłączone. Bo te FPS-y w tym modzie są naprawdę straszne. Znowu za blisko podszedłem. Włączę bufa? No nie włączę, znaczy włączę, ale... zaboli. No ty kurwo. No! Okej. Okay. Kulki w bok, biec w bok, nie w tył, kurwa. Lecą jeszcze? Już nie. Greedy. Oh. No, kurwa. Miałem ścinę klatek, kurwa. W momencie, kiedy chciałem... pita. Zrobić atak. I mi nie zarejestrowało przyciśnięcia ataku. Było niepotrzebne. Okej. Dotańczę mu, kurwa. Dobrze, z głowy. Teraz, z powrotem tutaj. Ja wiem, że mówiłem, że lubię się bić ze smokami na tym FPP, nie? Ale tego smoka nie zabijemy. Tego smoka nie zabijemy. Narzekanie na FPS-y rozchodzi się na inne tytuły poza BB. Uwaga, tak. Niektóre mody mają to do siebie, nie? Że też rzucają FPS-y w dół. Jak chcę tam się kierować, nie? Czy tam? 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 Nie, nie, chyba tam jednak. Że mody ścinają FPS-y. Tutaj wydaje mi się, że te FPS-y są ścięte dlatego, że widzimy dużo więcej do przodu. Dużo więcej jest renderowane niż zazwyczaj, nie? Zazwyczaj aż takiego widoku przed siebie nie mamy. Jest to dość mocno ograniczone przez kamerę. Hello! Proponuję zmianę tytułu na Elden, ale to mniej niż 20 FPS, 60 FPS. W niektórych lokacjach jest, teraz mam na przykład 58. Więc jest git na przykład, nie? Bo jest mgła i nie muszą się rzeczy w tle renderować. Czy ja dobrze... Ja nie wiem, nie widzę. Nie wiem, kurwa, niewygodnie mi się siedzi. Dobrze idę. Nawet bardzo dobrze. Ominąłem chyba sporo kościołów, nie? Jaki jest maksymalny upgrade soczków w Elden Ringu? 14 soczków plus 10, czy ile? Czy... Nie, no nie wiem. Samo siedzenie mówiłeś? Nie wiem, stary. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa, zaraz wyłączam streama. Bez kitu. Flachy i siup, czy 14 flach plus 12, nie pamiętam całkowicie naprawdę. Nie pamiętam kiedy miałem ostatnio, na jakim ranie miałem ostatnio flachy na maksa zupgrade'owane. Ale czuję, że tutaj będę chciał. Zazwyczaj po prostu tyle, kiedyś tam rzeczywiście tryhardowałem, żeby zawsze mieć na maksa zrobione, ale teraz to ile mam, tyle mam zazwyczaj, nie? Dobra, 7. Kamienie 7 i 8 będę mógł kupować dopiero po godzkim duo, nie? Tak w nieskończoność normalnie, więc to jeszcze trochę. 14 plus 12, chuj wie, dziwnie jakoś, ja chyba nigdy nie miałem maksa. No właśnie, kurwa, no denerwuje mnie to, że w każdej części Soulsów jest to inaczej, nie? Najlepszym rozwiązaniem było to, co było w Dark Souls 1. Tam było to bardzo proste, nie? Rozpalanie ogniska, za każde plus 5 soczków i tak dalej, i tak dalej. Easy peasy. Bezproblemowo, wykurwiaj się, bo prosiłem. Dobra, jeszcze raz podleczę konia, zaraz mi kurwa kolejny pies urze. Tu też są jakieś kamienie, nie? W środku tego zamku. Wypadałoby sobie po nie podejść. Bo wydaje mi się właśnie, że na Fire Gianta pójdziemy też dual wieldować. Asmon Gold Build. Tylko, że no żeby wzmocnić tę broń, te halabardy drugą mocniej. W ogóle wiecie, to jest śmieszne, że normalnie Fire Giant ma około 1200 resista na Frost, na Frostbite konkretnie, na proka od lodu, na NG0, ale za to na NG+1 ma już tylko 500 i do NG+7 zwiększa się tylko do 600. Na NG+0 Fire Giant ma największy resist na Frostbite. Czemu? Kurwa nie wiem. Później jest tylko łatwiej z jakiegoś powodu. I to kurwa dwukrotnie łatwiej. Też tego kurwa nie rozumiem. Nie mam pojęcia co stało za tą decyzją. Bo w Soulsach 1 na przykład często z tymi resistami, na przykład na Blida, jest tak, że im wyższy NG, tym bardziej jest odporny boss na Blida, albo jest całkowicie odporny, nie? A tu jest tak, że jest łatwiej. Z tym Frostem przynajmniej. Nie wiem na ilu innych bossach to się powtarza, podobna sytuacja, ale tak jest na pewno na Fire Giantie. Na RL1 będę miał maksa pewnie, bo wszystkie jebane duchy owrzodzonego chuja będę musiał zabić na all bosses. A właśnie, owrzodzonych chujów żadnych jeszcze nie zabijałem, nie? W tym ranie. Ale nie chcę chyba. Ja bardzo często na tego bossa narzekam na kamerę na nim, że nie widzę co on robi. Normalnie, nie? To tutaj w ogóle bym patrzył na jego kawałek ciała i tyle. Chcę mi się kichać strasznie. To jest bardzo złe. A, my się kierujemy tutaj. Pewnie umrę od tej inwazji, standardowo. I chyba nie będę chciał tego Invadera zabić. Tak coś czuję. Że go oleję ciepłym moczem po pierwszej śmierci. Bo jego się chyba nie da ominąć tak, żeby wejść do kościoła. Czy da się? Chyba kiedyś próbowałem, nie? Gdzieś z tyłu skakać, ale... Czy to działało? Kurwa... chyba nie. Da się? Kurwa, no to już... I tak mam już inwazję, niestety. Dobra, biegnę do środka po prostu. Kliknąć. Hello! Hihihihi. Okina. Już czuję tą krew na odbycie, nie? Wrzody jakieś. Mógłbyś kurwa... nie. Ała, no prosiłem! Pierdolony whip. No nie, kurwa, no nie trafię chuja, nie? Dobra, chuj w niego. Dowica co? Nie, dowica nie. Ja mówiłem to do tej jebanej kurwy krwistej. Ze spamerską bronią. Co to za syndrom ofiary? Że od razu myślałeś, że to dowica. Dobra. Tu w czachy sobie wejdę po kamyczek. Cześć ptaszku. Kurwa, dwa... No nie! Włączyła mi się inwazja, bo za nisko zszedłem. Ja jebie, dobra. Idę stąd. Pieszo. Mam syndrom ofiary na tym streamie, bo nie lubisz anime. No tak. Bo powiedziałem, że jest weebem. Au. To chyba ten ptak, co? Dziabnął. Czy ten invader sobie pójdzie jeszcze zanim ja wejdę do boss fighta? Bo ja mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia zanim wejdę do boss fighta. Okej, poszedł sobie. Git. Tam mój hajs został, ale chuj z nim. Trudno. Coś tam jeszcze wymyślimy. 11 flaszek. Teraz tak. Cofnij się do domu. Wzmocnimy tą halabardę lodową. Ile się da. Tych kamieni, które wyzbierałem. I pójdziemy nakurwiać go po kostkach. W sensie Fire Gianta. Mało pieniędzy. Mogę podnieść jednak tamte runy. Mam nadzieję, że wystarczy, żeby chociaż wzmocnić to gówno. Raz, dwa, 21. Okej. To póki mam hajsy jeszcze, zacznę wzmacniać od razu. Czy nie mam? Kamieni. Nie mam 1 białej? Serio? Kurwa, no dobra. No trudno. W takim razie. Broń na 21 też jest dobrze, nie? Okej. niemiło tak widza obrażać. Za którym razem padnie Fire Giant? To jest moje pytanie. Faktycznie nie masz jedynki chyba. Nie, mam brzydkie zęby, ale to jedynki mam jeszcze, na szczęście. Czemu ja szedłem do góry? Przecież ja nie mam iść do góry, halo! I jeszcze czekaj. Czy ja chcę to zmienić? Chcę to zmienić, tak, jeszcze tak. Soczek, ja po to szedłem kurwa po te łezki, żeby nimi sobie pożonglować troszeczkę na niektórych walkach. I tak, nie chcę tutaj przytrzymanych ciężkich. Na pewno chcę to, co mnie podleczy w razie bliskiej śmierci. Przytrzymane nie, pójdziemy w podwójne skoki. Czy chcę łezkę na stagger? Czy chcę łezkę na siłę? To jest pytanie. Stagger na nim i tak dużo jakoś nie daje, nie? Weźmiemy ten na siłę. Troszeczkę więcej damage'u będzie, nie? Tak minimalnie. 13 razy będę podchodzić do tego, do Fire Gianta. Kurwa. Zazwyczaj dość szybko mi Fire Giant, nie? Nie wiem, chyba nawet na RL1 chyba go dość szybko zabiłem ostatnim. Prawie no hit. Tam jednego hita dostałem. I teraz tak, czy on zacznie szuflą? Zacznie szuflą, nie? Na bank. Z tym, że tym razem może będę miał tyle dużo HP, że przeżyję szuflę. Stawiam na 4. Nie trafił. Powinien na konia wchodzić. Wykurwiaj z tym! No nie! Fuck, nie ten przycisk. Mamy stagger? Nie, to nie jest stagger. O nie! Okej. Chciałem striggerować kulkę i przy okazji uciekać, biec. No nie wyszło, Obrażenia wysokie, no. Są niezłe, Mam dwie bronie mocno wzmocnione, nie? Powinienem, jak tą kulkę zobaczyłem, powinienem od razu wejść na konia i po nim ją triggerować, a nie biegając po prostu. Niby było dużo lepiej. Może bym przeżył po prostu. I też nie pamiętałem, że jak on jebnie tą szuflą, to że to jeszcze wraca i że może mi jeszcze raz zajebać. No i co, kurwiu? Zawsze. Nie mam pełnego HP. Zły przycisk, kurwa. O chuj, Muszę przyznać, że jak atakuje, to jest przerażające w tej perspektywie. Okej. Skaczesz spacją, Paweł. Skaczesz spacją. Nie zdążę. Nie zdążyłem. O chuj! Złe RNG! Teraz pray to RNG God. Bo ja atakuję kurwa z rolu, a miałem... Kurwa, nie ma pełnego HP. O kurwa, kulki! Konia mi zrzucił! Nie mogę się ruszyć! O kurwa. Nie! Słyszę kulkę gdzieś... Nie, źle słyszałem. Kurwa, tak! Boże, na klawiaturze jeszcze muszę kliknąć... myszką... że chcę potwierdzić, co za pojebane gówno. Ja myślałem, że na padzie jest źle to rozwiązane. No kurwa! Tak, zajeb mi konia po raz kolejny. Aha, to są te kulki. Dobra, to nas spokojnie. Przebiec koło nich ładnie. Siu. O kurwa! No nie striggerowała się żadna? Okej. Okay. Ty kurwo mała. O, o. Nie, koń! Nie! Przestań spamić tym kurwa gównem! A, nie mam many, zajebiście. Ja jebie, nie mów, że to mnie zajebie. Kurwo. Kurwo. Nie, proszę zalicz mi to! You killed the boss. Niech wyskoczy ten napis. Okej. Okay. No dobrze, umarł no. Ja pierdolę. Ta końcówka to była taka padaka, że nie wierzę. Panika jak chuj. Nie zaliczam. Nie no, first try nie było. Na first try się wyjebałem, nie? Była druga próba. To będą dusze z bossa, czy nie? Będą. Bałem się, że ich nie będzie całkowicie. Jest łaska, o której nie wiedziałem do poprzedniego rana chyba. Nigdy jej nie widziałem tutaj. Ja wydam te dusze od razu, bo tam będziemy skakać i chodzić, nie? Po takich bardzo niewygodnych miejscach. Dawaj mi więcej HP, kurwa. 50. 60 chcę mieć w Vitality, zanim zacznę iść mocne staty. Bo damage'u mam dużo, nie? Damage'u mam dużo i tak. Nie jest najgorzej z tym damage'em. Dobrze, nie było najgorzej z tym Fire Giantem. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej, szczerze mówiąc. Bałem się trochę, że ta jego wielkość, ten jego rozmiar pierdolony mnie całkowicie będzie zmylać.